Maja Chyży zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w trzeciej edycji programu X-Factor, gdzie jednym z jurorów był Kuba Wojewódzki. Z show odpadła w odcinku półfinałowym. Nieco lepiej poradził sobie jej ówczesny mąż, Grzegorz Chyży, który w finale zajął drugie miejsce. Po latach Grzegorz ma mocną pozycję w branży muzycznej, a Maja jest znana głównie z bycia influencerką i instamamą. Aktualnie celebrytka spodziewa się czwartego dziecka i, na wzór Rihanny, obnaża ciążowy brzuch, brylując na branżowych imprezach. Ostatnio Chyży wybrała się na galę rozdania Wiktorów, gdzie udzieliła wywiadu naszemu reporterowi, Michałowi Dziedzicowi. Zapytaliśmy ją między innymi o to, jak skomentuje niedawną wypowiedź Kuby Wojewódzkiego na jej temat, która padła podczas rozmowy z Karoliną Korwin-Piotrowską w jego talk show. Moja ulubiona gwiazda, Maja Chyży. Nie znam żadnego jej przeboju, ale wiem, jakie ma pretensje do męża i na jakim etapie jest jej macica oraz ciąża. Wszystko wiem, ale żadnej piosenki nie znam, a ona pisze, że jest piosenkarką, kpił. Przepraszam, to ja ją prowadziłem w X-Faktorze i nie jest utalentowana. Maja zapewnia, że showman się myli. Coś mi się obiło o uszy, ale przepraszam bardzo, ja jestem nieutalentowana. Ja jestem w czwartej ciąży. Więc Kuba, chyba jednak mam do czegoś talent. Oburzyła się. Chyży zapewniła, że w X-Faktorze przeżyła z Wojewódzkim wiele dobrych chwil i chce zachować te wspomnienia. Ja jestem bardzo pozytywną osobą, ciężko mnie złamać, naprawdę. Mam poczucie własnej wartości i swoją godność, podkreśliła.